Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. Jak już zapewne wiecie, tematem dzisiejszego odcinka będzie dodatek Red Griffin ATC. Jest to dodatek do FlightGeara, który tutaj nam symuluje komunikację z kontrolą ruchu lotniczego. Także dzięki temu dodatkowi możemy tutaj mieć właśnie większą imersję. Dzięki temu, że będziemy musieli na przykład komunikować się do ATC. ATC będzie się też komunikowało z nami, będzie nam tutaj mogło wydawać jakieś polecenia. Więc bardzo ciekawy dodatek i myślę, że warto go pokazać i warto go sobie też zainstalować. Tutaj mamy informację o dodatku. Twórcą jest Antonello Bancalana. Może ze złym akcentem to powiedziałem, ale chwała temu człowiekowi za stworzenie tego dodatku. Pierwsza wersja wygląda, że się pojawiła w roku 2020, a obecna wersja to jest 2.1.0. To jest ze stycznia, 2 stycznia 2021, więc całkiem świeża wersja. Więc widać, że projekt żyje i jest utrzymywany. No i tu mamy cały opis dla tego dodatku. Warto sobie też poczytać. Tu mamy właśnie dosyć szczegółowo pisane tutaj informacje, jakie prezentuje okienko Red Griffina. Mamy też informacje o skrótach klawiszowych. Jest opis dokładny każdego pola z opcji. Tu akurat to jeszcze postaram się pokazać i też pokazać Wam w działaniu, jak to wszystko wygląda. No i żeby zainstalować ten dodatek, możemy sobie kliknąć w ten link Downloads, możemy też sobie tutaj kliknąć w website. Tu akurat przejdziemy do głównej strony tego projektu na portalu SourceForge, gdzie trzymane są też pliki źródłowe, jak i właśnie skompilowane już paczki. Przejdźmy tu sobie do Files i mamy dwie paczki do pobrania, to znaczy w sumie jedną paczkę do pobrania. To są te same paczki, tylko spakowane innymi narzędziami. Tutaj widzimy, że waży to bardzo malutko, jest to raptem 63 KB i mamy najnowszą wersję 2.1.0. Pobierzmy to sobie i zapisz plik. Ja sobie to zapiszę do tutaj C-Users, moja nazwa użytkownika, FlightGear Downloads i stworzyłem tam sobie swój własny katalog add-ons. I paczka już pobrana. I teraz rozpakuję to sobie po prostu tutaj. To mogę usunąć. Tutaj tak na marginesie powiem, że od wersji chyba FlightGeara 2020 zostaliśmy niejako troszkę zmuszeni do zmiany lokalizacji plików dla FlightGeara, tam gdzie FlightGear sobie pobiera różne dane jak TerraSync, czyli informacje o scenerii. Tu mamy też cache dla tekstur. Wcześniej ta lokalizacja znajdowała się w moje dokumenty i tam był katalog FlightGear i to wszystko było tam trzymane. Niestety tutaj z powodu tego, że Microsoft Defender robił problemy tutaj FlightGearowi, że jeżeli FlightGear chciał coś zapisywać do moje dokumenty, to wtrącał się to Defender i uniemożliwiał tam FlightGearowi zapisywanie różnych rzeczy, uważając chyba tą aplikację za jakąś niebezpieczną albo coś takiego. Dlatego twórcy FlightGeara stwierdzili, że zmienią lokalizację do tych ściąganych danych, jakie FlightGear potrzebuje i tak, lokalizacja ta teraz to jest C, users, nazwa twojego użytkownika, później jest FlightGear i downloads. Ja tutaj dodatkowo stworzyłem sobie moje katalogi, w których trzymam rzeczy, które ja sobie ściągam dla tego symulatora. Mam tu na przykład Custom Aircraft, Custom Scenery. No i mam też add-ons i tu sobie przechowuję wszystkie wtyczki i dodatki. No ale dobrze, mamy Red Griffina pobranego, rozpakowanego. No i teraz musimy wskazać FlightGearowi, żeby używał ten dodatek. Więc odpalamy sobie FlightGeara, idziemy w dodatki. I tutaj mamy katalog modułów dodatkowych, gdzie mamy listę dodatków, jakie sobie możemy tutaj dołączyć. Żeby dodać nowy dodatek, idziemy tutaj przycisk dodaj i przechodzimy tutaj do lokalizacji, gdzie sobie rozpakowaliśmy Red Griffina. Zaznaczamy katalog Red Griffin, wybierz folder i voilà, dodane. Tu mamy też checkboxa, możemy sobie łatwo włączyć dany dodatek czy go wyłączyć. Ja w tej chwili mam też zainstalowane tutaj FG Camera i inny dodatek do ATC, jest to Spoken ATC, ale jest to już stary dodatek, dawno nierozwijany i jest dużo bardziej uboższy niż Red Griffin. No i te dodatki sobie na razie wyłączę i będziemy używali tylko jeden dodatek Red Griffin. Tu możemy sobie też kliknąć na link i widzimy też informację, tak, opis, wersja minimalna wersja FlightGeara, autor, mamy też linki do strony, pobierania itd. No i teraz wykonajmy sobie lot używając tego dodatku. Samolot. Jeżeli chodzi o samolot, ja sobie wybiorę domyślną Cessnę. Nie będę tu kombinował z innymi samolotami. Po prostu chodzi o pokazanie działania samego dodatku. Lokalizacja. Tak, tutaj mam wybraną Łódź i wykonam sobie lot z Łodzi do Warszawy. Też nie za daleki dystans, żeby tutaj nie przedłużać. Teraz tak, zróbmy sobie jeszcze plan lotu. Tak, żebyśmy już mieli całą trasę wczytaną i też pokazaną na mapie. Mój call sign, SP-ROM, typ samolotu C172P. To będzie lot Instrumental Flight Rule. Dajmy sobie typ awionetki, kategoria lekka, bo to mały samolocik. Lotnisko początkowe Echo Papa Lima Lima. I mamy Łódź, wybieramy. Tu nie musimy chyba tego specjalnie wpisywać, prędkości, wysokości, ale wpiszę sobie 5000 stóp wysokość. Lotnisko docelowe Warszawa, Echo Papa Whisky Alpha. Jest Warszawa, wybieramy. Teraz tak, jakie tutaj będziemy używali punkty nawigacji? Wybierzmy sobie trasę lotu typu Wiktor. Niech będzie to. Generuj trasę. No i mamy trasę wygenerowaną. Jeszcze sobie zaznaczę leć z planem lotu, żeby to mi się od razu wczytało. No i możemy lecieć. I jestem w symulatorze. Teraz tak, jeżeli weźmiemy sobie menu, to zobaczymy, że dodała nam się nowa pozycja Red Griffin ATC. I tu mamy szereg przeróżnych opcji i pozycji w menu. Teraz tak, najważniejsze na dzień dobry to jest settings. Możemy tutaj sobie właśnie skonfigurować trochę Red Griffina i w niektórych przypadkach jest to bardzo, bardzo wskazane. Ale po kolei zobaczmy sobie te wszystkie opcje. Dialog Position. Tutaj wskazujemy, gdzie, w którym rogu ma się pokazać okno dialogowe, czy górne lewe, górne prawe, prawy róg. Ja sobie daję bottom left, to jest domyślne ustawienie. Okno dialogowe, czyli tutaj mamy Open Close ATC Dialog, czyli mamy okno dialogowe Red Griffina. Tak się ono prezentuje, tak? Teraz jest właśnie bottom left, czyli na dole z lewej strony. Jeżeli chcemy, możemy to sobie zmienić dowolnie jak chcemy, na przykład top right. To chyba musimy teraz zamknąć i otworzyć jeszcze raz. Ok, może jeszcze focus trzeba ustawić, czemu to nie działa. Dobrze, zamknijmy to. O, jak się zamknie settingsy, to dopiero działa przemieszczenie się okna, dobra. Więc dajmy sobie bottom left. Dobra. No tak jest domyślnie bottom left i tak sobie to ustawię. Dalej mamy nasz call sign. Tutaj mamy od razu mój, jakby można odpowiedzieć, nasz właściwy call sign ustawiony. Mój to jest właśnie Sierra Papa Romeo Oscar Mike i call sign jest domyślnie przepisywany tutaj z opcji multiplier, ustawienia trybu multiplier. To jaki tutaj call sign sobie wpiszemy, to Red Griffin go sobie tutaj stąd skopiuje i stawi nam automatycznie nasz poprawny call sign. Też tutaj jest fajna rzecz, że jak tutaj zmienimy w Red Griffinie ten call sign, to Red Griffin automatycznie nam go też ustawi tutaj dla multiplier. Możemy to sobie, nie wiem, przetestować, dam sobie, nie wiem, 2 jeszcze. Dodajmy close i multiplier. Tak, i tu też mi się mój call sign zmienia. Więc jest to, nie wiem, czy to działa w dwie strony, ale chyba nie. Wydaje mi się, że jak tu zmienię, zresztą zobaczmy. To tu chyba się w Red Griffin nie zmieni. Tak, tu się nie zmieni. Ale dobrze, wróćmy tutaj do mojego consigna domyślnego. Tutaj mamy też consign usage, czyli w jaki sposób ATC będzie nas czytało i wywoływało. Czy to będzie właśnie complete, czyli właśnie pełna nazwa Sierra Papa Romeo Oscar Mike, czy może tu mamy jeszcze opcję last three letters, czyli ostatnie 3 litery, czyli będziemy tylko wołani Romeo Oscar Mike w moim przypadku, albo mamy też opcję, że pierwsza litera i później 2 ostatnie litery, czyli w tym wypadku byśmy byli wołani Sierra Oscar Mike. Także tak to wygląda. Ja sobie daję pełną nazwę. Tutaj też możemy sobie zawrzeć producenta samolotu, jakim lecimy, do naszego wywoływania przez ATC, czyli jeżeli mamy wybrane yes, to jak ja teraz lecę Cessną, to ATC powinno do mnie powiedzieć Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike. Jeżeli sobie tego producenta wyłączymy, to ATC nie będzie nas wołało Cessna i callsign, tylko od razu sam callsign. Dobrze, ja sobie wrócę na yes, żeby mnie wołał też po typie samolotu. I dalej mamy też opcję, jakie ma nam podawać ciśnienie, w jakich jednostkach. ATC będzie nam mówiło, jakie jest ciśnienie. Domyślnie wybrane są dwie jednostki naraz, czyli hektopaskale i cale subkartenci. I tu możemy sobie też zmienić, że chcemy na przykład tylko cale subkartenci. Tak, czyli ATC nam poda ciśnienie tylko w calach subkartenci, albo że chcemy tylko w hektopaskalach. Dobrze, ja sobie zostawię oba. Chociaż w tym samolocie tutaj mam tylko podziałkę w calach subkartenci, więc spokojnie mogę dać cale subkartenci po amerykańsku, czy tam po angielsku. Dobrze, dalej mamy aircraft type i to jest bardzo, bardzo ważna opcja. Od tej opcji zależy, w jaki sposób ATC będzie nas traktować i jakie komendy będzie nam wydawać, jeżeli chodzi o na przykład pułap lotu, o start, o podejście, tak, doprowadzenie nas do podejścia, do lądowania prawidłowe i tak dalej. Domyślnie jest tu opcja auto, dzięki czemu Red Griffin automatycznie stara się rozpoznać typ naszego samolotu i ten typ, co jest ważne, mamy tu napisane w oknie dialogowym, tutaj na belce tego okna dialogowego. Tu mamy Aircraft Small Single Engine, czyli w tej chwili ATC wykrył mnie, że jestem małym, jednosilnikowym samolotem. I to jest akurat prawidłowe rozpoznanie. Niekiedy może się zdarzyć, że ATC nieprawidłowo rozpozna samolot i na przykład będziemy lecieli odrzutowcem, dużym odrzutowcem, a zostaniemy rozpoznani na przykład jako mały samolot jednosilnikowy, śmigłowy. No i to będzie problem. Ewentualnie możemy sami sobie przestawić tą opcję i zapomnieć o tym, że tu sobie na przykład ustawimy, no dobrze, ja sobie mogę ustawić, że jestem teraz tutaj typ samolotu mały samolot jednosilnikowy. No i tak to mi się zapisze w ustawieniach, a jeżeli zmienimy samolot na przykład na jakiegoś liniowca, na przykład na Airbusa, i chyba raz tak nawet miałem sobie, że sobie tak zrobiłem i sobie wsiadłem w Airbusa i nie zwróciłem uwagi, jaki mam typ samolotu wybrany i leciałem sobie Airbusem na właśnie małym samolocie jednosilnikowym. No i ATC gadało mi głupoty, tak? Znaczy na przykład kazało mi się wzbijać na 4000 stóp. No i to już było dla mnie dziwne, co tak nisko, tak? Przecież ja lecę Airbusem. No i na początku troszkę obwiniałem tego Red Griffina, że on tutaj jakieś głupoty mi mówi. Ale to było właśnie błędne ustawienie samolotu, tak? I jak się wzbiłem na te 4000 stóp i sobie przez chwilę poleciałem na tej wysokości, to myślałem, że zaraz ATC mi powie, że będę mógł się wzbijać ponad te 10 000 chociażby. No ale nie, zacząłem się sam wzbijać, no to ATC mnie sprowadzało w dół i mówiło, że mam utrzymywać ciągle 4000 stóp. I dopiero później się zorientowałem, że miałem ustawiony zły tutaj typ samolotu. Więc to jest bardzo ważne, więc najlepiej może trzymać to na auto i tylko sprawdzać, czy tutaj Red Griffin wykrywa nam prawidłowo. Jeżeli nie, to możemy tu sobie właśnie zmienić typ samolotu ręcznie. I mamy właśnie mały samolot jednosilnikowy, mały samolot wielosilnikowy. Tu mamy ekskluzywne turbojety albo jety, czyli takie mniejsze samoloty, szybsze. Tu mamy biznes jety, tu mamy właśnie samoloty liniowe, jak Airbusy, Boeingi, to sobie możemy zaznaczyć. Mamy też wielkie militarne jety. Co ciekawe, Concorda mi wykrywa jako ten wielki militarny jet. Może i prawidłowo, bo on działa może szybciej, a takie militarne jety też latają szybko. I mamy special military. Tutaj troszkę tego nie rozumiem, czym jest ten special military. Jakiś specjalny samolot militarny. No ale dobrze, ja mogę zostawić może i na auto teraz, tak, bo mi wykrywa prawidłowo mój samolot, że siedzę w małym samolocie jednosilnikowym. OK. Kolejna opcja, squawking. Mamy on, czyli jest włączony i tutaj chodzi o to, że ATC będzie nam podawało squawk i będzie nas prosiło, żeby się właśnie żeby ten squawk sobie wpisać i jeszcze się zidentyfikować. Także też fajna opcja, która nam tutaj urealnia. Myślę, że warto to sobie włączyć, ale jeżeli kogoś by to denerwowało, zawsze można też squawking wyłączyć. Wtedy ATC nie będzie nam squawka w ogóle podawało i będziemy mogli latać w ogóle nie używając tego squawka. Dalej mamy approach, slope, angle. Tutaj wskazujemy no po prostu kąt ścieżki podejścia do lądowania. i domyślnie jest to 3 stopnie i tak możemy w większości przypadków sobie zostawić. Tutaj mamy zakres od 2 do 8 stopni, tyle możemy sobie podać, ale myślę, że zmiana tego nie ma sensu. Oczywiście zmiana tego kąta oznacza, że tutaj ATC będzie troszkę inaczej nas kierować na podejście do lądowania. I kolejne opcje po prawej. Tu mamy pilot request, czyli prośby pilota, i teraz mamy opcję, czy ma być właśnie dźwięk i tekst pokazywany, czy ma być tylko na przykład dźwięk sam czytany, czy ma być tylko pokazywany tekst. To jest to, co my mówimy do ATC, w jaki sposób to ma się nam prezentować, czy właśnie samym dźwiękiem czytanym, czy tylko tekstowo napisy, czy obie opcje, że będą napisy i one będą też czytane przez syntezator mowy. Możemy też to całkiem wyłączyć, czyli nasze komunikaty nie będą pokazywane, to co my mówimy nie będzie nam w ogóle prezentowane w żaden sposób. Żeby było realniej, możemy sobie właśnie zostawić tę opcję Voice and Text. Kolejna opcja to jest Pilot Response, czyli odpowiedzi pilota, i tu tak samo mamy opcję, tak, wyłącz to, że nie chcemy tego widzieć ani słyszeć. Tu, że chcemy tylko słyszeć, tu, że chcemy tylko przeczytać tekst albo Voice and Text. To sobie jeszcze zobaczymy też w działaniu, tak jak to uruchomimy, to zobaczycie, że tutaj będzie po prostu komunikacja głosowa, jak i tekstowa pokazywana. I mamy ATC Messages, to jest to samo, czyli właśnie też wybieramy, czy teraz komunikaty ATC do nas, czy mają być na przykład tylko głosowo przedstawiane, czy chcemy tylko tekstowo, czy może chcemy tekstowo, jak i głosowo. I kolejna opcja ATC Radio Auto. Tutaj jakie radio ma używać Griffin, czy właśnie COM 1, COM 2, jest jeszcze COM 3, bo na przykład odrzutowcy mają 3 komy. Mój samolocik ma tylko 2 komy, COM 1, COM 2. No i auto, że jest to wybór automatyczny i przeważnie jest to COM 1 i ja tak to sobie zostawię. Too low warning. Tutaj mamy taką opcję, że ATC będzie do nas krzyczało, że jesteśmy za nisko i będzie tam krzyczało pull up i to było zabawne dosyć, bo często bywało tak, no jest też taka przypadłość, że nie do wszystkich, to jest przypadłość bardziej FlightGeara niż tutaj Red Griffina, że nie do wszystkich wieży kontroli lotu da się dostroić, znaczy da się dostroić radiem, ale nie da się nawiązać komunikacji. Może nawet wam to pokażę, tak się dzieje we Wrocławiu. No i wtedy jak podchodzimy do lądowania i nie jesteśmy tutaj skomunikowani z wieżą i z zamiarem lądowania, no to wtedy właśnie ATC do nas tam krzyczy, żebyśmy lecieli w górę, bo się zaraz rozbijemy. To bywało denerwujące, jeżeli właśnie nie dało się połączyć z wieżą, to po prostu co chwilę mieliśmy pull up i no i to nie przystawało, więc można to sobie po prostu wyłączyć. Chociaż teraz, jak to testowałem, to nie krzyczało do mnie pull up. Może Red Griffin jest teraz bardziej inteligentny i wykrywa, że ja jednak ląduję i że wylądowałem i tutaj nic się złego ze mną nie dzieje, bo już nawet jak byliśmy na ziemi i kołowaliśmy, to on ciągle do nas krzyczał pull up, więc to było dosyć zabawne, no i irytujące też jednocześnie. Terrain warning, tu tak samo mamy ostrzeżenie o terenie, że też będzie nas tutaj ATC ostrzegało, że jesteśmy zbyt blisko ziemi i że może dojść do katastrofy. I multiplier chat. Tutaj chodzi o to, że Red Griffin będzie też przekazywał komunikaty, które nam zgłasza też na czat dla wielu graczy. Domyślnie jest to wyłączone. Możemy wskazać, że chcemy tylko przekazywać na czat multiplier tylko ważne informacje. To są chyba tylko informacje o starcie i o lądowaniu. I mamy też opcję All Messages, czyli wszystkie wiadomości, jakie do nas mówi ATC, będą wysyłane na czat multiplier. Czyli nawet to chyba o kołowaniu, o czymkolwiek, tak? Po prostu wszystkie. Ja teraz polecę offline, więc dam sobie off, nie jest to mi też do niczego potrzebne. No i tak wyglądają opcje, także przypominam, że najważniejsze jest tutaj aircraft type, tak? Upewnijmy się też tutaj na belce, że mamy prawidłowo wykryty typ samolotu. No bez tego możemy uznać, że ATC, że ten Red Griffin wręcz działa nieprawidłowo, ale to nie będzie wina Red Griffina, tylko bardziej tego, że mamy nieprawidłowy typ samolotu wybrany. No i tutaj jak widzimy mamy to okienko Red Griffina, to możemy sobie ustawić w sumie je jak chcemy. Tutaj mamy pewne informacje podzielone na 3 grupy. Tu sobie też zobaczymy to w trakcie lotu, to się będzie dynamicznie zmieniać. Na biało mamy informacje o naszym aktualnym położeniu. W tej chwili tak jesteśmy, że mamy informację, że jesteśmy w Łodzi. Najbliższy pas to jest pas 25L, tak, tutaj najbliżej nas. Tutaj oczywiście te informacje będą się zmieniać, jeżeli będziemy lecieć, to będziemy mieli wszelkie parametry lotu, to sobie też zobaczymy podczas przelotu. Jak będziemy podchodzić do lądowania, będziemy mieli nawet wskazówki, jak podejść do tego lądowania, czy bardziej mamy lecieć w górę, w dół, czy w lewo, czy w prawo. Także też bardzo pomocne, bo też jeżeli dostaniemy jakąś instrukcję od ATC, na przykład na jaki pas startowy mamy kołować, to też będzie tutaj nam wyświetlone. Kolejny obszar na niebiesko, informacje na niebiesko, to są informacje o obecnym CTR. A CTR jest od Controlled Traffic Region, czyli region kontrolowany, no tak to można po prostu po polsku przetłumaczyć, czyli taka strefa, region kontrolowana przez właśnie jakąś tam wieżę, któregoś tam na przykład lotniska. I tu mamy napis też, napisane też jakiego lotniska, że właśnie EPLL Łódź Lublinek. Tu mamy range, czyli zasięg tej strefy, jest to 20 mil morskich. Dystans do centrum tej strefy, czyli od naszej aktualnej pozycji do centrum tej strefy jest 0,36 mil morskich, oczywiście bardzo blisko, bo się w zasadzie znajdujemy na tym lotnisku. I kurs do centrum tej strefy, czyli 210 stopni. Mamy też podaną częstotliwość, jaką możemy sobie nastawić na radiu, żeby skomunikować się z tym CTR-em, no i na przykład poprosić wtedy o pozwolenie na wlot do tej strefy. Kolejna informacja, tu mamy na przykład inside, czyli że jesteśmy wewnątrz tej strefy. Inny komunikat może być też approved, to oznacza, że dostaliśmy pozwolenie na przelot wewnątrz tej strefy, czyli że jesteśmy wewnątrz tej strefy, jeżeli jest approved, to jesteśmy wewnątrz tej strefy, jesteśmy, też mamy pozwolenie na latanie w tej strefie, na przelot przez tą strefę, a Insight nas informuje, że jesteśmy tylko wewnątrz strefy, ale nie mamy potwierdzenia z wieży, że mamy pozwolenie na wlot do tej strefy. I tu się jeszcze może pokazać tekst flying to, czyli lecisz do tej strefy, czyli ta strefa jest blisko nas i my się do niej zbliżamy. Więc wtedy mamy informację taką, że możemy już na przykład przedstawiać sobie radio na tą częstotliwość i prosić CTR o pozwolenie na wlot do tej strefy. W tej chwili jestem na lotnisku, więc nie muszę się prosić o wlot do tej strefy, tu robimy tym przyciskiem request CTR, ale my dostaniemy pozwolenie na wlot do strefy, jak dostaniemy pozwolenie na start z tego lotniska, więc to jest też równoznaczne. I patrząc dalej, tutaj mamy informacje na żółto i to są informacje o naszym radiu, to w jaki sposób nasze radio jest dostrojone. W tej chwili mamy tylko informację, że musimy włączyć radio, tak, bo jest w ogóle wyłączone i to się zgadza, także tutaj fajnie, bo też Red Griffin rozpoznaje takie rzeczy. Tu na przykład też w samolocie chyba Embraer tutaj w ogóle mnie informował, że moje radio jest bezużyteczne, tak, także w ogóle nie mogłem używać z Red Griffina, więc Red Griffin rozpoznaje takie rzeczy. No i tu będzie jeszcze dużo więcej opcji w tym okienku, ale to sobie zobaczymy, jak uruchomimy sobie tutaj radio w ogóle. Włączmy baterię. Ja na razie włączę tutaj awionikę. No i mam pauzę. Tak, mam pauzę. Dobra. Tak, radio włączone, wynika też i teraz widzimy, że mamy informację o naszym radiu, że tak, używany jest COM1 przez Red Griffin i to jest ważne, żebyśmy teraz dostrajali sobie COM1, jeżeli chcemy się komunikować z ATC przez Red Griffin i możemy też tutaj w settingsach sobie to zmienić, tak jak wam pokazywałem. Mamy ATC radio, możemy dać na przykład COM2. I teraz widzimy, że używany jest COM2. Ale automatycznie używany jest COM1. Więc wróćmy na auto, jest COM1. No i też mam informację, że nie jesteśmy dostrojeni do żadnej tej częstotliwości takiej, gdzie moglibyśmy z kimś rozmawiać, więc też mam taką informację. No usable radio tune. Więc teraz powinniśmy się w zasadzie dostroić do tutaj kontroli ruchu lotniczego w Łodzi. Powinno to być ground. Tu mamy też okienko radios, gdzie widzimy wszystkie częstotliwości tego lotniska. Niestety jest tylko Łódź Tower, tak? Nie ma ground ani żadnych innych. Więc w zasadzie mam tylko jedną częstotliwość do wyboru. I tutaj sobie dostroimy teraz COM1 na tą częstotliwość. Można to zrobić na wiele sposobów, można to zrobić ręcznie, tak jak ja to robię teraz, kręcąc sobie tutaj tymi pokrętłami. Dajmy sobie 23 Właśnie tutaj ciekawostka, czy mam użyć piątki czy nie, ale chyba nie. Zobaczmy bez. OK. I mamy teraz informację tak, że jesteśmy COM-1 dostrojeni do Echo Papa Lima Lima i bardzo dobrze, jest to Łódź Tower, tak? Także jesteśmy dostrojeni. Inna szybka opcja to jest wybranie tutaj sztucznej inteligencji, ATC w zasięgu. Mamy tutaj najbliższe lotniska, wybieramy sobie nasze, które nas interesuje. I możemy po prostu kliknąć COM-1 i COM-1 się wybrał. Ale tutaj widać, że czasami to robi niepoprawnie, tak? Widzimy teraz, że wybrał nam 215, ale to chyba też widać, że działa. Możemy się jeszcze upewnić. W ogóle ciekawe jest, coś jest nie tak z tymi częstotliwościami. Jest 22, mimo że jest 15, ale tutaj nam zaokrągla to w górę. No tutaj też jest, jeżeli chodzi o dostrojenie radia, pewien skok kiloherców, czy też ten spacing w kilohercach. Stary to był 25 kHz, nowy to jest 8,33 kHz, ale o tym jeszcze później powiem. I tutaj w sumie, no ja mógłbym wybrać dokładnie 22, czy w sumie 30. No i tak mam wybrane, dobrze. No jeżeli chodzi o dostrojenie radia, to też mamy tutaj przycisk Łódź Tower i częstotliwość 124-23. Możemy to po prostu też kliknąć i tutaj, ok, może zmienię standby, tak, mamy wybrane 118-30. Aha, teraz to nie działa, dobra. To dopiero widać też częstotliwości, jak jesteśmy już dostrojeni do tutaj danego lotniska. I tu możemy też mieć przyciski z innymi częstotliwościami, jak będzie to większe lotnisko, na przykład w Warszawie, to tutaj będziemy też mieli na przykład ground i zupełnie inne częstotliwości, więc tutaj możemy też tymi przyciskami szybko sobie dostroić radio do danej częstotliwości. Tu jest tylko jedna, Łódź Tower, to i tak jesteśmy do niej dostrojeni, więc tutaj jakby nie widzimy efektu, że coś się zmienia. Możemy zrobić sobie radio check, czyli poprosić o sprawdzenie, jak jesteśmy słyszani. No, słyszą nas na 5, to jest właśnie taka skala od 1 do 5. 5 jest, to oznacza, że jesteśmy słyszeni najlepiej. Jeżeli chcemy powtórzyć komunikat ATC, żeby nam powtórzyli, bo na przykład nie zrozumieliśmy, to możemy kliknąć tutaj ten przycisk R jak repeat. I mamy say again. Tak, czyli proszę powtórzyć. I ATC powtarza nam tutaj ten ostatni komunikat. Tutaj w sumie zawsze nas słyszą na 5, jeszcze się nie spotkałem z informacją, żeby było inaczej. Tutaj też to widzimy, tu mamy quality 5, tak? Czyli jakość odbioru jest dobra. Tutaj też mamy częstotliwość nastawu radia oczywiście i mamy też dystans do tego miejsca, do którego się nastroiliśmy, czyli w tym wypadku do Łódź Tower. No i ten dystans się teraz pokrywa dokładnie z tym dystansem, no bo to jest to samo, więc tutaj mam też tę informację i mamy też kurs, w którym powinniśmy lecieć, żeby dolecieć do Łódź Tower w tej chwili. Albo też inaczej mówiąc, kurs, żeby dolecieć do lotniska, do którego się dostroiliśmy radiem. No i teraz możemy poprosić o Departure Information, czyli informację do odlotu. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Lodge Tower, departure runway 07 left wind 130 degrees, 3 knots, QNH. No i mamy wiele ciekawych informacji, mamy też skąd odlatujemy, to jest pas 07 lewy, mamy siłę, znaczy kierunek wiatru, prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę nawet, punkt rosy, widoczność 9 km, tak tutaj chmury oraz ich wysokość. Czas jakby tej depeszy, to był po prostu ATIS, można było powiedzieć. Ja dam tutaj repeat, ustawimy sobie wysokościomierz, chyba że już jest dobrze ustawiony. 30-23, tak, jest prawidłowo ustawiony. QNH 30.23 inches of mercury, temperature hour dew point -1 visibility 9 km. Dobrze, odpalmy samolot. Tu jeszcze światełko beacon sobie włączymy i przekręcamy. A jeszcze troszkę tutaj ciągu dodamy i klawisz S startujemy, dodajemy mieszanki. Ok, silnik odpalił. Włączamy jeszcze alternator, żeby baterii tutaj nie drenować. Włączmy sobie navigation lights. Ok. No jeszcze tutaj zobaczmy, mamy informację też departure runway 07L, tak, czyli pas, z którego mamy odlecieć. I jest to też bardzo fajne, że tak, mamy tutaj tą informację zawsze zawartą. Tak, jeszcze z innych opcji zobaczmy, tutaj mamy też klawisze, skróty klawiszowe, jakie możemy użyć, szybka ściągawka. Także tak, do pokazywania tego okienka dialogowego możemy używać klawisza backslash, czyli taki ukośnik w lewą stronę. I teraz możemy szybko pokazać, jak i zamknąć to okno. No jeszcze tutaj z innych pozycji w menu, to settings widzieliśmy. Tu możemy całkiem wyłączyć, jak i włączyć ten Red Griffin ATC. Ja w tej chwili go całkiem wyłączę. Mamy, że Red Griffin is off i nawet okienko nam zniknęło. Tak, tutaj też mamy informację, jak chcemy otworzyć, że musimy najpierw włączyć Red Griffin. Włączmy go sobie z powrotem. Mamy też tutaj okienko About, informacje o wersji, dacie release'u, autorze i tak dalej. Dobra. No i teraz możemy kołować na nasz pas runway 07L. Zobaczmy jeszcze sobie, co się stanie, jeżeli ja teraz poproszę o pozwolenie na start, czyli gdybym już był przy tym pasie, czyli ready for departure, czyli jestem gotowy na odlot. Czyli takie kłamstewko, że jestem gotowy, a jeszcze nie jestem. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Lodz Tower, you are on the wrong runway, taxi to hold short of runway. No i fajna sprawa, tutaj mamy informację, tak, ATC nam mówi, jesteśmy na złym pasie i że musimy kołować do pasa 07L przez tam drogę kołowania i tak dalej. Więc tutaj Red Griffin bardzo fajnie sobie radzi, rozpoznaje to, że nie jesteśmy tam, gdzie zgłaszamy się, że powinniśmy być. Otworzę sobie jeszcze mapę i zobaczymy, tak, mamy plan lotu wgrany do mapy. Może jeszcze otworzę sobie GPS-a. Zobaczmy, czy on będzie to pokazywał. To jest bardzo małe. Dajmy Enter. No tutaj nie mamy pokazanej trasy. No dobra. Ale tutaj mamy na mapie i bardzo dobrze. I tu możemy się też zlokalizować, gdzie jesteśmy, a gdzie jest pas, tak? Tu będzie pas 07L, więc będziemy musieli tutaj troszkę, no troszkę zawrócić i kołować na tą końcówkę pasa. Rozejrzę się tu jeszcze, jak kołować, tu do tyłu nie mogę, muszę tutaj zakręcić w prawo tylko. Wygląda na to, że będę musiał przekołować przez pas. Dobrze, taxi light, hamulec postojowy zwalniamy. Próbuję podnieść kamerę. O, teraz coś lepiej widzę. No i cóż, powinniśmy się tu zatrzymać, poprosić o pozwolenie na start, ale pewnie też nam powie, że jesteśmy na złej stronie. Tak, bo jestem na 25L. No ale tu nie ma innej opcji poproszenia o pozwolenie na wjazd na płytę lotniska, więc nie będę się tym przejmował. Będziemy tu kołować po prostu płytą lotniska. Sobie włączymy światła stroboskopowe jeszcze i landing lights, światła lądowania, bo jesteśmy na płycie i żebyśmy byli dobrze widoczni. Oczywiście jeszcze nie startujemy, będę musiał zawrócić, dojechać do końca płyty i zawrócić. Tutaj jak zobaczymy, Red Griffin nam już mówi, że jesteśmy na pasie 07L, więc już wykrył, że jesteśmy prawidłowo ustawieni i nawet nas o tym informuje, chociaż jeszcze mamy kawałek do przejechania. Dobrze, ja sobie teraz wykręcę. No i poprosimy o pozwolenie na start. Teraz jesteśmy prawidłowo ustawieni. Cessna 172P 6314, mamy właśnie jeszcze skłok. Runway 07 left, squawk 631 power. 1-4. Dobrze, skok ustawiony jest na altitude, ok. Jeszcze sobie opuszczę klapy o jedną pozycję. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Lotz Tower, runway 07 left wind 130 degrees, 3 knots, QNH 30.23 inches of mercury, cleared for takeoff. I mamy pozwolenie na start, przy okazji informacje o wietrze, o ciśnieniu. Także startujemy. Także też możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj w okienku. Ok, mamy informację. Ok, może to zapauzuję. Tak, czyli mamy informację, że mamy lecieć na razie wzdłuż pasa lotniska. Oczywiście popełniłem pewne gafy, bo mogłem sobie ustawić heading od razu i o, jest 70, czyli 07. Włączę sobie autopilot, dam od razu heading. Odpauzuję. I mamy wzbijać 3500 stóp. W sumie możemy sobie ustawić teraz tutaj. No nie w tą stronę kręcę. 3500. Podniosę jeszcze klapy. Dawno nie latałem Cessną. Troszkę tu widzę, popełniłem parę przeoczeń, bo na przykład nie ustawiłem sobie też baro na 30-23. Nie w tę stronę, dobrze, 30-23. Dobra. Okej, mój autopilot wzbija. No i też dostaliśmy instrukcję, że mamy wykonywać zgodnie z planem lotu naszym. Zwiększmy wzbijanie. Lecimy prosto na jakieś kominy. Dajmy nawet 800 stóp wzbijania. Tak się prezentuje Łódź z OpenStreetMaps, z budyneczkami. Okej, chyba minę ten komin. Dobra. Tak, i teraz mam też informację, że jesteśmy approved, czyli mamy pozwolenie na lot w tej strefie, w której się obecnie znajdujemy, a to pozwolenie wynikało z tego, że dostaliśmy pozwolenie na lot, po prostu na start. Tu mamy też informację o naszej pozycji, że jesteśmy flying over... O, teraz się akurat zmieniło. Teraz mamy już po prostu informację o naszej wysokości aktualnej. Też mamy informację w metrach. Wysokości nad poziomem ziemi, tak, bo pierwsza wysokość to jest nad średnim poziomem morza, tu jest nad terenem, AGL, above ground level. Mamy heading, jakim lecimy, mamy indicated airspeed, czyli prędkość, dobrze, za 1000 stóp odezwał się alarm, bo za 1000 stóp będzie nasza wysokość, dobra, 3500. I tak, mamy prędkość wskazywaną, także w kilometrach jest podana na godzinę. I mamy speed. Tutaj się domyślam, że jest to ground speed, chociaż nie jestem pewny. Może to jest true speed, ale myślę, że to jest ground speed, czyli taka prędkość względem ziemi. Ona jest przeważnie zawsze wyższa od tej wskazywanej. No, zależy też od kierunku wiatru i tak dalej, ale tu mamy naszą prędkość względem ziemi. I prędkość w liczbach Macha. Skromniutko w porównaniu do jetów, 0,14 w tej chwili. Może zmniejszę kąt już wzbijania, bo tracę prędkość. Tak, i tu się innego nic nie zmieniło. Tu mamy jeszcze opcje dodatkowe, jak na przykład flight level 050, czyli prośba, jest to do ATC, o zmianę wysokości, na przykład na 5500 stóp. Także tutaj takie dodatkowe opcje się też pokazują. No i tutaj też się troszkę zmieniły te przyciski. Ok, wyrównaliśmy na 3500 jak chciała ATC. I tak mamy teraz na przykład request approach, czyli prośba o podejście do lądowania. Request o ILS, czyli podejście do lądowania według ILS-a. I zgłoszenie, że tak lądowisko jest w zasięgu wzroku. Dobrze, ja tu troszkę lecę bez żadnych nawigacji w tej chwili. Może będę się po prostu kierował mapą. Nie dostroiłem sobie żadnego tutaj wora. Może jeszcze to zrobię. To jest jednak wor drugi dostrojony. Tak, dobra. Tutaj jesteśmy. Nie w tą stronę. Dobrze, mniej więcej sobie tak polecimy. Teraz odbijemy w lewo. Chociaż nie, my to musimy mieć chyba na... NAV będzie nam działał na autopilocie z tym NAVem 1, więc zmieńmy częstotliwość 112,40. Nie to pokrętło. I tutaj sobie ustawmy. Tu sobie zmienię, żeby na mnie kolidowało, chociaż... Dobra. Widać nastaw do innego wora. Dobra, jesteśmy from. Dobrze, jesteśmy from. Ok, igła mi się zbliża, dajemy nav. Ok, samolot reaguje. Dobra, przechwycił. Cóż nam się tu włączyło? Tu się nam jakiś wor włączył ten, dobra. Dobrze, wyrównaliśmy mniej więcej z naszą trasą przelotu. No i na razie nic się specjalnego nie dzieje. Lecimy ciągle w strefie Łódź, ale niedługo ją opuścimy, bo już zbliżamy się do zasięgu. To jest zasięg 20 mil morskich, a my już mamy dystans od centrum 17, już 18 mil morskich. Okay, mamy informację, że opuszczamy tą przestrzeń powietrzną. Ale nie zostaliśmy przekierowani na żadną inną częstotliwość. Ok, jesteśmy teraz poza wszelką strefą. No ja też sam się nie przygotowałem, do jakich tutaj stref będę wlatywał, więc nawet nie wiem teraz, czy już do Warszawy powinienem się dostrajać. Możliwe, że tak. EPWA. Dajmy sobie tower. I tu już mam informację, że jestem dostrojony do EPWA tower. Dystans 40 mil morskich. Tak, włączył mi się tutaj już tak, że flying to, czyli właśnie lecę teraz do CTR-a EPWA Warszawa Okęcie, więc w zasadzie mogę się z nim już łączyć. Tutaj mam... tak, w tej chwili jest dystans do wlecenia do tej strefy, a nie do środka, nie do Warszawy, tylko do przekroczenia właśnie obszaru kontrolowanego przez Warszawę, więc poprośmy tutaj request CTR, poprośmy o wlot do tej strefy. O raju, wszystko na raz. Co? Opuszczam strefę? Przez to wszystko nie wiem, jaki skłok dostałem. I dam repeat. No troszkę minus tego, że to się nakładają te komunikaty. Okej. Ostatni komunikat był o tym, że opuszczam strefę. co jest raczej nieprawdą, bo się do niej zbliżam. Okej, mamy skłok. 6314. 6314, okej. Ident. No i też widzimy więcej opcji, tak? Mamy więcej, tu możemy to nawet scrollować, bo jest tam jeszcze więcej opcji. Jakie tutaj mamy do wyboru? Możemy się połączyć z Grand, z Tower, teraz jestem początku Tower, możemy odsuwać ATISA, Warszawa, DIR i Clearance, ok. Coś długo mnie identyfikują, nie wiem, czy ja to kliknąłem dobrze. Ok, teraz weszło na pewno. Przyspieszę czas. Zaraz wlecę do strefy i jestem inside. Ciekawe, nie dostałem pozwolenia. Dajmy jeszcze raz. Ok, jesteśmy rozpoznani i dostaliśmy pozwolenie. No tutaj też troszkę niepoprawnie jest to. Teraz daliśmy tak, że mamy informację, że powinniśmy się wzbijać do 3500 stóp, ale ja ciągle lecę na tej wysokości. Więc albo tutaj Red Griffin jest bardzo czuły i nie wiem, minimalne zmiany rozpoznaje, nie wiem dokładnie, ale coś to jest nie tak. Chyba że mam też zły ustawione ciśnienie atmosferyczne. Ale to sobie włączmy ATIS na komie drugim. 120-45. 120. I zmieniamy częstotliwość. Chociaż nie wiem, też nie jestem jeszcze za daleko, żeby odsłuchać ATIS. Okej, jest. Dobrze zrozumiałem, 27. Ale pas mamy 1,5. Zdaje się, że podejdziemy z tej strony. Dobrze, wyłączmy ATIS, COM2, ok. Przyspieszmy czas, bo to troszkę potrwa. No to na przykład w ramach nudów poprosimy ATC o zwiększenie lotu do 5500. Tak, i mamy pozwolenie na flight level 55, więc wzbijmy się na 5500. Ok, zwolnimy alt, vertical speed, jeszcze ustawmy wysokość 5,5, jest 5,5, uzbrojone, dobra. Jest 4,5, będzie alarm. Jest alarm, dobra. Tak, tak, zbijam. No i teraz nam się pokazują też inne opcje, że możemy dalej prosić, żeby lecieć jeszcze wyżej, na 7500. Także te przyciski dynamicznie nam się tutaj zmieniają. Mamy zapas prędkości, więc wzbijajmy się stromiej. No tu mógłbym się może do jakiegoś wora dostroić w Warszawie. A nie, NAV. Okej. Okay. Mamy jednego wora w Warszawie. 113,40 częstotliwość. I jesteśmy na 5500. Dobra, troszkę za szybko lecimy już teraz. Troszkę mieszankę też odetnę. Dobrze, ustawię sobie teraz lot na heading. Ojojoj, czemu on mi teraz zawraca? Dobrze, przełączę. To było dziwne troszkę, że mi tutaj heading działał. Włączmy teraz wora na Warszawę i stawmy się tutaj na kurs na lotnisko. Na 33 się chyba ustawię. Może jeszcze trochę. Tak, równolegle wzdłuż pasa. Mamy do radiolatarni, tak, jest ok. Wykręćmy sobie w tę stronę, w lewo. Dajmy nav. Przychwyćmy tutaj wora. Jest nav włączone. No troszkę za późno wykonałem ten zakręt i przestrzeliłem, ale autopilot powinien nam tu wyrównać. Albo i nie. Dziwne, że mi heading reaguje. Troszkę teraz tego nie rozumiem. Dobrze, mamy 4500, więc będziemy schodzić. VS i down. Zbijmy prędkość. Jak zwykle nie w tą stronę kręcę, ale jest 4500. Dobrze, jesteśmy na 4500. No teraz to jest dziwne, nie będę chyba tego wykonywał. Wzbicie na 5500. Zrobimy sobie request approach. Tak, jesteśmy 4,5. Że mamy, że utrzymać 3,4,3. Dajmy heading i na left pattern, czyli lewy krąg nadlotniskowy wykonamy, żeby wylądować tutaj na pasie 1,5. To jest ten pas. Tak, dajmy sobie say again, w razie czego jeszcze, zobaczymy. Komunikat był dosyć długi. Tak, jesteśmy na 4500. Heading 3,4, 14 mil i dołączamy na left pattern. Później skręt na 2,4,1, czyli w lewo. I ma być na 3500 stóp. 3029 QNH. Ok, troszkę się zmieniło ciśnienie, albo ja źle zrozumiałem z ATIS-u. Ok. I mamy lotnisko pod nami, Warszawa. Jest nasz pas 15. Także całkiem fajny dodatek ten Red Griffin. Mamy właśnie wskazówki, jak tutaj podejść sobie do lądowania. Mamy też request ILS, czyli tutaj gdybyśmy mieli ILS-a, moglibyśmy też właśnie poprosić o lądowanie ILS. Ten pas akurat nie ma ILS-a, więc poprosiłem tutaj po prostu o approach. O ILS-a nie będziemy prosić, więc tej opcji tutaj nie zobaczymy. To znaczy mógłbym poprosić o ILS, możliwe, że przekierowaliby mnie na inny pas, a może by powiedzieli, że nie ma takiej opcji, bo wiatr jest taki i taki i muszę lądować na przykład na 15. A zobaczmy to sobie. Co się stanie? No, to tylko informacja o ILS-ie, dobra. Okej, mam zmienić kurs. Tak, i na pas 11 mnie kieruje wtedy, jeżeli chciałbym z ILS-em lądować. No ale dobrze, ja sobie polecę na 11. Czy na 15? Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, turn left heading to 290. Nie wiem, czy teraz na tę 11 nie będziemy kierować, ale dobra. Powtórzę teraz request approach. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower, clear to approach, heading 3.146 miles to join left. Dobrze, runway 15. Mam nadzieję, że wróciliśmy na runway 15. Dobrze, zniszczmy troszkę lot na te 3500 teraz. No, każe mi jeszcze jednak wracać na 3.4.4. Dobrze, posłuchajmy się go. Trzy, cztery, cztery, dobrze. Dobrze, mamy zniżanie 3,5. Ja już to zrobiłem wcześniej. Zniżam na 3,5. No widocznie chcę, żebyśmy dosyć daleko odlecieli od pasa lotniska. To jest tutaj. Tak, zniżam. Dobrze, jesteśmy na 3500. Troszkę więcej mocy. Jak długo będzie mi kazał tak lecieć tym kursem? Bo ja już mógłbym spokojnie... Okej. Na prawo? Na 2.7? To dziwne. Okej. 237 teraz. Szybko zmienia zdanie. Ale teraz prawidłowo, mam nadzieję. 237. To jest to, czego chcemy. Mamy to. 226. Jest 226. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower. 215. Heading to 215. Jest 2.15. Cessna Sierra Papa Romeo 209. Turn left heading to 209. Dobrze, powinniśmy znowu... Jest instrukcja. 200. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Tower. Turn left. 151, ranuj 15. 70 węzłów. 151. I zgłosić lotnisko w polu widzenia. Troszkę mgliście się zrobiło, ale jest tutaj, dobra. A nie, to nie jest Warszawa. Ojojoj, to nie jest EPWA. Tak, oczywiście. Jeszcze mamy kawałek do lotniska. Jakby nie było, troszkę krzywo mnie tu wymanewrował. Nie idealnie na oś pasa. Mamy 170, nawet już 60, znaczy węzłów 70, nawet 60. Skręcę troszkę w lewo, bo on mnie tutaj troszkę nie na oś pasa wykierował. Dobrze, prędkość prawie 70. Węzłów. No daleko kazał nam odlecieć. Przyspieszę czas. No, pogorszyła się widoczność niestety. Okej, troszkę przesadziłem z tym zakrętem. No nic, trzeba zacząć będzie zniżać. Znowu przyspieszyłem. Ale troszkę już zniżajmy. Okay, mamy alarm, bo minęliśmy utrzymywaną wysokość. Dobrze, chyba widzę to lotnisko, tak? Czy to jeszcze nie to? Tak, to to. Dobra, tu jest pas. Dobrze, wyłączmy autopilota, zgłośmy, że widzimy pas, klapę w dół, światła lądowania są, stroby są. I mamy clear to land na 1.5. Jestem bardzo wysoko, bardzo za wysoko. Okej, na pograniczu Białego Łuku. Niedobrze. Ciąg jałowy, klapy pełne i nie mogę zwolnić, bo bardzo mocno nurkuję. No nic, nie trafię w punkt przyziemienia, troszkę polecimy dalej. Ale to jest mały samolot, więc wylądujemy na tym długim pasie w Warszawie. Mam nadzieję. No takie coś to powinno być raczej go around, ale już nie będę przedłużał wideo. Chyba, że całkiem przestrzelę ten pas. Przekroczyłem Biały Łuk, też nie powinien tak zrobić, bo na pełnych klapach nie wolno przekraczać Białego Łuku. Dobrze, prędkość wytracamy i siadamy. Dobra, jesteśmy. O, niedobrze. Pięknie, witamy w Warszawie. Okej, może tu skręcę i wjadę tutaj. No, podejście było słabe, ale się udało wylądować. Większym samolotem to już na bank byłoby go warant, bo pewnie byśmy nie zdążyli wyhamować. Dobrze, zjeżdżamy teraz płyty, patrzymy co się dzieje. Połączymy się z ground zapewne. Jestem ciekaw, czy coś jeszcze tutaj nam EPWA Tower powie. Może się tu zatrzymam teraz. No, tu dostaliśmy po prostu taxi to platform. Ja się połączę z ground i zobaczymy, jakie tam będziemy mieli opcje do komunikacji. Dobrze, dajmy ground. Mamy request taxi. Ale to jest tylko do odlotów, więc tutaj nie mamy taksi do parkingu. Po prostu wieża nam powiedziała: parkuj sobie na płytę do parkowania, więc na tym sobie poprzestaniemy ten lot. Także tak wyglądał Red Griffin w przelocie. I tutaj rzeczywiście jest to bardzo fajny dodatek. Czasami te komunikaty nie zawsze są odpowiednie, ale oczywiście też musimy wiedzieć, co robimy. Także wygląda to bardzo fajnie. I chciałbym wam jeszcze pokazać pewien mankament, tutaj bardziej ogólnie z chyba FlightGearem bardziej niż z Red Griffinem. Ale od początku jestem teraz w samolocie, tak samo Cessna, i robię podejście ILS na Wrocław pas 3.0. W zasadzie jestem już skonfigurowany tutaj ze wszystkim do podejścia. Jestem na już autopilocie. Wszystko mam skonfigurowane, żeby tutaj wyrównać lot i podejść do lądowania. Także odpauzuję sobie. Może troszkę jeszcze zmniejszę czas. Ok, półtora raza. Zobaczmy, co mi pokazuje Red Griffin w tej chwili. Także mamy naszą pozycję, prędkość, wysokość i tak dalej. Mamy, że jesteśmy w strefie kontrolowanej przez EPWR Strachowice, czyli właśnie przez Wrocław. Tutaj mamy tak, range tej strefy 20 mil morskich, dystans do lotniska 13,3 mil morskich, kurs i tak dalej, częstotliwość, do jakiej powinniśmy się nastawić, jeżeli chodzi o EPWR Strachowice. I jesteśmy wewnątrz tej strefy kontrolowanej przez Wrocław, ale nie jesteśmy approved, tak? Czyli nie mamy pozwolenia na przelot do tej strefy. Więc teraz powinniśmy nawet zrobić to wcześniej, poprosić właśnie o wlot do tej strefy. Zobaczmy sobie na szybko tutaj ATC w zasięgu, zobaczmy sobie EPWR. Tak, tutaj tak samo mamy tą samą częstotliwość podaną 127,22. Z tym, że tutaj mamy tak przycisk, który możemy szybko się dostroić, nie musimy tutaj kręcić pokrętłami. Ale co ciekawe, zobaczmy, że tutaj FlightGear chyba wszędzie i zawsze nam pokazuje tylko dwie liczby po przecinku, czyli dwie liczby w kilohercach. Tutaj na radiu mamy trzy liczby w kilohercach, więc jest tutaj pewna różnica, ale tutaj w domyśle można by przyjąć, że chodzi o częstotliwość 220, tak, że musimy dodać 0 do końca. Niestety nie do końca jest to prawdą, o czym zaraz się przekonamy. No ja teraz kliknę sobie COM1, żeby mi się tutaj COM1 dostroił i mamy dostrojenie, tak? Mamy 127, ale końcówka jest 215, a powinno być 22 i nie wiem, 220, tak? Można by tak na razie przyjąć. No i widzimy, że Red Griffin nie zareagował, ciągle mi mówi, że COM1 jest tak niedostrojony właściwie do żadnej częstotliwości. No i często możemy taki błąd tutaj spotkać, że ten przycisk nieprawidłowo nam ustawia częstotliwość w radiu. To już nie jest błąd Red Griffina, tylko właśnie FlightGeara bardziej. No i teraz musimy po prostu sami dostroić radio i teraz pytanie, jak to zrobić. Przeważnie chodzi o to, że musimy podbić radio do góry, częstotliwość znaczy do góry. Ja teraz się przełączę z tą częstotliwością na częstotliwość standby, żebyśmy mogli ją zmienić. Tak, teraz mam 127, ale 215 i teraz pokręćmy tym pokrętłem. O, nie w tą stronę, tak, mamy 10, 15 i kolejny skok to jest 225. Czyli można powiedzieć, że nie możemy się dostroić, tak jakbyśmy mogli się domyślać, że chodzi o 220. Nie możemy się dostroić do 220, mamy albo 215, albo 225. A tu chodzi właśnie o skok w radiostacji. Mamy skok, stare radia mają skok 25 kHz, a te nowsze troszkę mniejszy, 8,33 kHz. To radio w tej chwili używa skoku 8,33 kHz, więc mamy do wyboru albo właśnie 2,15 albo 2,25. Te liczby są zaokrąglane, dlatego tutaj nie widzimy dokładnej częstotliwości, jaka jest wybierana, ale to Wam pokażę później na tabelce. I wybierzmy zatem tą częstotliwość 225 i zobaczmy, co zrobi Red Griffin. I voilà, można powiedzieć, udało się, tak? Red Griffin wykrył, że COM-1 jest dostrojony do EPWR Wrocław Tower. Bardzo dobrze, Quality 5. Także nas słyszą bardzo dobrze. I co ciekawe, też nas informuje, tak, że tutaj to radio jest dostrojone właśnie na końcówkę 2.2. Oczywiście już bez piątki z tyłu, czyli tutaj widzimy, że końcówką jest 5, a nie 0, jak moglibyśmy się domyślać matematycznie z tego zapisu, co tutaj jest napisane, że jest 0.22. Ok, zareagował mi, widzę, glide slope, więc będziemy mogli niedługo go przechwytywać. No to czym prędzej zgłośmy teraz request CTR, czyli pozwolenie, żebyśmy tu byli approved, więc zgłaszamy. I patrzmy, co mamy. Wrocław Tower do nas mówi, żeby się skontaktować z Wrocław Tower na częstotliwości, na której jesteśmy dostrojeni. No niestety, jest to jakiś błąd, który powoduje, że nie możemy uzyskać pozwolenia na wlot do właśnie tej strefy kontrolowanej przez Wrocław. A zmieńmy teraz na tą częstotliwość. Właśnie, może inaczej, kliknijmy ten przycisk, Wrocław Tower, oferowany przez Red Griffin, to jest też końcówka 2.2, klikamy i zmienił mi na 2.1.5, czyli na tą samą częstotliwość, co robi tutaj FlightGear, tak, więc tutaj Red Griffin po prostu korzysta z tego samego narzędzia, więc nic to nam nie pomaga, ale co ciekawe, ciągle mówi nam, że jesteśmy dostrojeni do Wrocław Tower. Dobrze, spróbujmy teraz request CRT zrobić. Ojej. No niestety ten sam problem, tak? Wrocław Tower nam mówi, żeby się łączyć z Wrocław Tower. Dobrze, ja teraz kliknę Approach, żeby przejąć Glide Slope, bo się zbliżamy. No ale jest problem, nie możemy się połączyć. Zatem co możemy zrobić? Spróbujmy po prostu zrobić Request ILS. Zobaczmy, co się stanie. No właśnie, i nam teraz mówi, Wrocław Tower nam mówi, że nie jesteśmy, no nie mamy pozwolenia na lot w strefie kontrolowanej i że najpierw powinniśmy właśnie uzyskać pozwolenie poprzez ten request CRT, który nam, że tak powiem, nie działa, bo coś jest nie tak z częstotliwościami. Nawet jak tu wbijemy 225 i request ILS, no i niestety to samo, tak? Nie mamy pozwolenia na przelot w strefie kontrolowanej przez Wrocław. Ja nie wiem, jak z tym błędem się uporać. Nie znalazłem rozwiązania. Jeszcze jest inne rozwiązanie, które myślałem, że zadziała, że ustawimy sobie 2.3.0. A dlaczego 2.3.0, to Wam powiem na przykładzie tabelki. Tak, przygotowałem tutaj właśnie taką tabelkę mówiącą nam o odstępach w kilohercach używanych w radiostacjach radiowych, w samolotach, jakie są używane. No i można powiedzieć, że mamy dwa standardy. Mamy odstęp 25 kHz i odstęp 8,33 kHz. No i tu mamy kolumnę stare radio z odstępem 25 kHz, czyli kiedyś w starym jeszcze lotnictwie tak używano tych radiostacji, które miały skok tylko co 25 kHz i tu widzimy te częstotliwości, które mogliśmy sobie wybrać jako piloci. Mogliśmy sobie właśnie zacząć od 118,000, no i dalej jest 0,25, no bo jest skok co 25, później jest 0,50, 0,75 i 100 i tak dalej, czyli później będzie 125, 150, 175, 200 i tak dalej, więc tak było kiedyś i we FlightGear wciąż możemy spotkać samoloty, które mają oczywiście taki skok i to w sumie nie jest żadna dziwna sprawa. Tutaj też warto zauważyć, że niektóre radiostacje pokazują nam tylko dwie liczby po przecinku. Tutaj Cessna, którą lecimy, ta domyślna, ma 3 zera po przecinku pokazywane na radiostacji. No ale nie zdziwmy się, jak będą też radiostacje, które będą nam pokazywały właśnie na przykład 00, 02, 05, 07, 10, a później będzie 12, 15, 17, 20 i tak dalej. Także już wiecie, skąd to się bierze. Tutaj też właśnie należy pamiętać, że jeżeli jest tak 02, czy 12, czy 22, to tak naprawdę na końcu jest jeszcze piątka. Tak samo jest przy 7, tak? Na końcu będzie jeszcze piątka, czego nie widzimy na radiostacji, jeżeli będziemy mieli tylko 2 zera po przecinku pokazywane. I dlatego widzieliśmy, że dopiero jak ustawiliśmy się właśnie na 225, jeżeli chodzi o Wrocław, to dopiero nam to zadziałało, tak? Dopiero Griffin rozpoznał, że jesteśmy na prawidłowej częstotliwości, ale mimo to sam FlightGear nam nie pozwoli połączyć się tutaj z wieżą we Wrocławiu, co już jest chyba jakimś błędem, tak? Ale widzimy, że tutaj jak mieliśmy częstotliwość do nastawy 2.2, to w domyśle nie było 0, ale była piątka i dlatego też na radiostacji nie mogliśmy wybrać 2.2.0, tylko mogliśmy wybrać albo 2.1.5, albo właśnie 2.2.5. A 15 to się właśnie wzięło stąd, a tutaj już widzimy, że mamy odstęp 8,33 kHz. I tak, właśnie w nowszych radiostacjach, w nowym standardzie, który zaczął obowiązywać przynajmniej w Europie od 2018 roku, czyli też w sumie całkiem niedawno, chociaż te radiostacje już były używane i dawniej, ale w 2018 stał się to standard, to widzimy, że tutaj mamy po prostu więcej częstotliwości do wyboru, tak? Tu mamy nastaw częstotliwości na radiostacji, jaką piloci możemy tutaj dokonać. No i tak samo możemy nastawić 000, tak jak przy częstotliwości o skoku 25 kHz, ale po drodze mamy 3 częstotliwości nowe i dopiero mamy tą samą częstotliwość 0,25, co przy skoku 25 kHz i tak samo znowu 3 skoki o 8,33 i później się pokrywa też 0,50 i tak dalej. Także możemy powiedzieć, że ten odstęp 8,33 daje nam to, że mamy 3 dodatkowe nastawy pomiędzy 25, tak? Między skokiem 25. Mamy 3 dodatkowe nastawy dla radia. No i tak, zobaczmy sobie, jakbyśmy nastawili teraz częstotliwość tą samą, co dla skoku 25, tutaj, dla radia, które używa 8,33, to jeżeli nastawimy sobie 0,00, to widzimy, że dokładnie używamy częstotliwości 118,000, no nic dziwnego, bo tak sobie wybraliśmy, ale tym samym mówimy, że używamy częstotliwości 25 kHz, czyli ten skok o skoku 25 kHz. A natomiast jeżeli wybierzemy sobie dalej kolejną częstotliwość jako 0,05, to co ciekawe, w rzeczywistości będziemy dalej używali 0000. Ale jeżeli wybierzemy to 0,5, to wtedy mówimy, że używamy kanału o skoku 8,33, a nie o skoku 25. I to jest ta różnica, czyli można powiedzieć, że no ma to takie znaczenie, że mówimy tylko, który kanał używamy, 25 czy 8,33, ale częstotliwość jest ta sama, jest to 118,000. Tak, tu mamy częstotliwość rzeczywistą, która jest używana przez radio. TX i RX to jest transmisja i odbiór. Tak, no i widzimy, że 000 to jest właśnie odstęp 25, ale to 000, które ustawiliśmy jako w radiu 005, to już jest odstęp 8,33. No idąc dalej, po prostu zwiększa się ta liczba o skok 8,33, czyli dalej mamy 0083. No i tym razem to zostaje to zaokrąglone do 0,10. No i na radiostacji nie widzimy 0,08, tylko widzimy 0,10. No idąc dalej znowu zwiększamy 8,33 i dotrzymujemy rzeczywistą wartość częstotliwości 0,167 i to zostaje zaokrąglone do 0,15 i w radiu widzimy 0,15. Czyli jak nastawimy sobie końcówkę 0,05, 0,10, 0,15, to tak naprawdę wtedy używamy kanału 8,33. A jeżeli znowuż wybierzemy 0,25 na przykład, to znaczy, że używamy kanału o odstępie 25 kHz. I tutaj sytuacja się powtarza, można powiedzieć, o te 25 kHz, że jeżeli wybierzemy 0,25, to w rzeczywistości też właśnie używamy 0,250, ale kolejne zwiększenie tej częstotliwości, czyli w tym wypadku jakby o 5 na naszym panelu radia, czyli na 0,30, spowoduje, że w rzeczywistości używamy tej samej częstotliwości, co dla kanału 25. Z tym, że jak wybierzemy 0,30, to mówimy, że używamy kanału 8,33, a nie 25. Więc taka jest znowu różnica i to się powtarza, tak? Czyli tu widzimy, że jest schemat, że co 25 dostajemy 3 nowe częstotliwości o kanale 8,33. Czyli w naszej radiostacji, tej na przykład co używamy w Ceśnie, która ma skok 8,33, możemy tak naprawdę dostrajać się do kanałów 25, jak i 8,33, bo możemy ustawić sobie 00 i powiedzieć, że to jest 00, ale na kanale 25. Możemy sobie ustawić 005 i powiedzieć, że to też jest 000, ale na kanale 8,33. Także może się to wydawać skomplikowane, ale myślę, że ta tabelka dosyć fajnie to odwzorowuje. I tutaj jeszcze właśnie wam mówiłem, że można jeszcze sprawdzić częstotliwość 0,30. Dlaczego? We FlightGear, tak? Bo jeżeli nie mogłem się połączyć na 225, który jest w rzeczywistości właśnie 0,25, znaczy 2,25 w tym wypadku we FlightGear, tam jak lecieliśmy na Wrocław, to jeżeli byśmy spróbowali z 2,30, tak, bo tutaj sugerowałoby to, że w rzeczywistości będziemy używali 2,25, ale na kanale 8,33. Więc ja na przykład używałem 2,25, to znaczy, że używałem kanału 25, ale nie spróbowałem z 2,30 na kanale 8,33. Więc myślę, że moglibyśmy to spróbować i zobaczyć, czy to coś da. Tak więc ustawmy sobie, mamy 127. Ciekawe, to też mam Wrocław Tower. Coś jest nie tak. Mamy 127 i 2,30, czyli jakby można powiedzieć skok. Mówimy, że jest to kanał o skoku 8,33, ale prawdziwą częstotliwością powinno być 2,25, tą rzeczywistą częstotliwością używaną przez radiostację. No tutaj ciągle mamy, mamy 127,2,3, ciągle mamy, że to jest to EPWR Wrocław. Zobaczmy request CRT. No niestety widzimy, że dalej to nie działa, więc moja teoria się nie sprawdziła, więc coś jest po prostu bardzo nie tak z doborem tych częstotliwości dla niektórych lotnisk. I tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, że właśnie to radio w tym samolocie, ono potrafi dostrajać się, dostrajać się do skoku zarówno 8,33, jak i 25 kHz. W tej chwili radio działa na skoku 8,33, ja na przykład ustawię się na 0,0 i to sobie zobaczymy. Tak, zobaczymy, że będą te wartości szły, jak widzieliśmy w tabeli, jest 0,00, mamy 0,5, 10, 15 i tak dalej, czyli jest skok właśnie 0,33. I tu mamy na tooltipie podpowiedź, że jeżeli użyjemy Shift plus klik, to przełączymy się na 8,33. Ja dam teraz Shift, kliknę i widzimy, że to pokrętło nam się wciska, tak? Ja teraz kliknę jeszcze raz, ono się wycisnęło, teraz się wcisnęło. I teraz mamy skok 25. I teraz mamy 00, 25, 50, 75 i widać, że to rzeczywiście działa. Mamy takie teraz skoki. Ja może się teraz przełączę na skok 25. I może użyjmy na skoku 25, połączymy się z Wrocławiem, nie wiem, czy to coś da. Tak, jestem na Wrocław nastrojony, request CRT. No, próbuję już wszelkich możliwości. No i niestety nic z tego. Wciąż to nie działa. Także nie działa nam ani na skoku 25, ani na skoku 833. Także nawet jak sobie tutaj zmienimy skok, to shift, ok. I mamy teraz 833. No i też moje podejrzenie, żeby ustawić 230 też się nie udało, bo tak naprawdę teraz jak damy właśnie, jak mówiłem, 230, to radio powinno używać 225, ale na właśnie kanale 833. Teraz mamy, że radio nie jest dostrojone w ogóle. Ciekawe, że nam to wykryło. Damy 15. Też jest niedostrojone i 25. No teraz się dostraja, tylko właśnie cóż z tego, skoro nie możemy uzyskać pozwolenia i niestety psuje nam to troszkę no, zabawę, że tak powiem, bo nie możemy poprosić o ILS, nie możemy poprosić o właśnie informację o podejście do pasa, jaki jest na przykład jakie jest ciśnienie atmosferyczne i się nie dowiemy i tak dalej. No oczywiście dowiemy się, możemy sobie sprawdzać pogodę, ale no jest to powiedzmy mniej realnie wtedy zrobione. Ale zobaczmy sobie teraz, co tutaj jeszcze nam pokazuje, jakie informacje nam pokazuje przy podejściu Red Griffin. Ok, mamy skok. O, ciekawe. 7177. Wrocław Tower się odezwał, ale troszkę w innym celu. A, jeszcze identyfikacja, dobra, masz. Tak, ale zobaczmy tutaj te informacje, bo też są ciekawe informacje, że jesteśmy właśnie approach na runway 30, czyli że właśnie lecimy na pas 30, że będziemy lądowali, jesteśmy na podejściu. Tu mamy strzałkę w prawo, która nam mówi, jak bardzo jesteśmy odchyleni od osi pasa, czyli powinniśmy lecieć bardziej w prawo. Ja tutaj miałem zawirowania pogodowe i dlatego teraz mnie troszkę przekrzywiło, chociaż tutaj przyrząd nawigacyjny pokazuje, że jestem prawidłowo ustawiony. No i tutaj ta strzałka się wydłuża, tak? Tu widzimy teraz, że ona jest krótsza, czyli jesteśmy teraz leciutko odchyleni. Tu mam jeszcze literkę V, ona to jest jakby strzałka w dół, ona nam mówi, że powinniśmy bardziej w dół lecieć. I teraz mamy, że w lewo powinniśmy odbić, tak, i ciągle w dół. Zamiast tej strzałki w dół będzie daszek, co będzie nam mówiło, że musimy lecieć w górę wtedy. No i mamy dystans 1,5 mili morskiej i wysokość nad poziomem ziemi. Także też bardzo fajne informacje. Tu jeżeli będziemy idealnie według Red Griffin na ścieżce, to wyświetli się OK zamiast tych strzałek. Dobra, idziemy na pełne klapy. No szkoda, że ten Red Griffin nie do końca tutaj, no to nie wina Red Griffina, jak mówiłem, bardziej FlightGeara, że coś jest nie tak z częstotliwościami. Jest też ten problem może, że podaje tylko 2 liczby po przecinku, mógłby podawać dokładnie 3. Tak jak tutaj mamy 2 liczby po przecinku, zawsze tak samo tutaj zobaczymy wszędzie informacje o tak z 2 liczbami po przecinku. Także tak to wygląda. Niestety nie zawsze da się połączyć z wieżą. Chyba świateł co nie włączyłem jeszcze, tak, lądowanie, nawigacja. Teraz jest beacon, stroby też. Tak jak teraz na przykład mamy tylko informację, że jesteśmy za wysoko, powinniśmy lecieć w dół. Te strzałki boczne nam już zniknęły. Dobrze, wyłączymy autopilota. Teraz mamy runway, jesteśmy wyrównani. Ups, dobra. Ok, siedzimy. Ciąg jałowy i wylądowaliśmy. No teraz mamy informację, że jesteśmy na pasie 30. Teraz jesteśmy aligned, departure runway 30. No także te informacje są tutaj ciągle dynamiczne, warto na nie zerkać. Oczywiście może trochę rozpraszać przy pilotowaniu. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o czerwonego gryfa. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, nie da się chyba prosić, tak, nawet jest tylko tower, nie ma grant, ale nawet jakby jest grant, to nie da się prosić o parking na jakąś tam płytę czy do bramek. Ale jak najbardziej polecam ten dodatek, ja z nim latam, jest też dużo lepszy od Spoken ATC. No i mamy właśnie taką namiastkę ATC, gdzie rzeczywiście możemy się tutaj komunikować i widzę, że tutaj coraz więcej opcji autor też dodaje, więc projekt się rozwija, projekt żyje. Także dzięki za oglądanie, do następnego razu, cześć Wam!